Dobra, siemanko. Jestem Foxy. I robimy kolejny odcinek oczywiście. Tym razem pogram sobie znowu w przetrwanie. Już nie na tej postaci, a na nowej. I w West Point. Będzie to Frank Johnson. No, może jeszcze raz przelosujmy Rebecca Howard. No dobra, to może być fajne. Może mieć krótkie, długie włosy różnego typu. Momencik. Drzwi musiałem zamknąć. Dobra. Bladą. A może murzynkę? Murzynkę, dobra, najpierw murzynkę będziemy mieć. Brązowy, szary, czarny, czarny włos. Czy murzynkę? No, afroamerykankę. I dobra, i to będzie. Pracownik ochrony. Okej, to będzie pracownik ochrony i ona będzie miała zwiększoną czynność podczas snu i będzie potrzebowała mniej snu. To mi się przyda, bo na przykład w nocy będę mógł przeszperać więcej rzeczy, więcej wszystkiego, a potem położyć się po prostu spać. Co możemy dać kobiecie? Zwiększona waga, jaką może nieść. No, to by się przydało na poszukiwacza, ale nie, jednak nie. Gracja. Bo kobiety jednak w ciszy się poruszają niż mężczyźni. Kondycja. Kondycja z tym się nie będzie wiązała, więc może mniejszy apetyt. Odwaga, cierpliwość. No właśnie, cierpliwość, cierpliwość. No i słaby, zmieszane odrzucenie, zmieszana waga, jaką może nieść. No nie za bardzo, klaustrofobia. No może być. Podatność na choroby, ponurak. O, to chyba wiadomo. Słabą głowę też. Czy no niektóre kobiety nie są aż tak ze słabą głową. Może nie słabą głowę. Nie ponurak. 7 punktów, czyli coś musiałbym dać jeszcze do zielonych. Oka zdrowia można, nie? I wtedy będzie można dać to krótkowzroczne, bo kobiety często mogą nosić okulary. Pechowiec też może być. I agorafobia. Nie, bo wtedy nie będziemy mogli ani w pomieszczeniach siedzieć, więc może klaustrofobię wyrzucę, a agorafobię wrzucę. I anemik. Zmieszane odrzucenie przeciwnika do buta typu z broni białej. Nie, to nie będzie tego. Tylko zdrowie, jak mamy, to też nie. To może ponurak i słaba głowa, okej. Okay. Dobra, i gramy kobietą. Oczywiście. Nadszedł koniec. Ten nadszedł koniec to zawsze tak mnie... No, nie było nadziei na ratunek. Czyli... Jednak zostaliśmy po prostu sami, tak? No nie wiem, czy taka szybka śmierć. Spróbuję mieć serię... Może w następnym patchu, w bolidzie. Może będzie tak, że... No nie wiem, no... Postać... Będzie... Mogła dłużej przeżyć przez jakieś inne warunki. Okej. Okay. Włączam oczywiście... Przybliżę kawałeczek, chociaż... No dobra, na takim... Najlepiej się grało. Rebecca Howard. Lat 27, kobieta. Nocny Marek, gracja, mniejszy apetyt, cierpliwość, oka zdrowia, krótkowzroczność, pechowiec, agorafobia, ponurek i słaba głowa. I jest strażnikiem, pracownik ochrony. Będziemy ją grać w taki sposób, że będę zbierał wszystko w nocy. Będę było w nocy po prostu przesiadywać. Czy nie, że tutaj tak, ale ogólnie. Wezmę jedną głowę kapusty, drugą tak samo, chleb też. Rzodkiewkę, a rzodkiewkę zjem. Nóż kuchenny. Nóż kuchenny bierzemy. Puszkę z tymczykiem bierzemy. Łyżka, widelec, pieprz. Worek na śmieci. Zupa w puszce. Bierzemy zupę w puszce i bierzemy worek. Pierwsza rzecz. Bierzemy worek i go zakładamy jako dodatkowy. Zakładamy też nóż kuchenny. Pokrój chleb. Pokryjmy sobie kawałki chleba. Dobra.
To jest pierwsza rzecz, którą mam zrobić. Tu mamy jakąś paczkę. Kołek namiotu. O, bardzo fajna rzecz. Baterie też weźmiemy. Weź. Gdzie dokładnie się znajdujemy, tego nie wiem. Sądzę, że będzie działać to w 60 klatkach. Poprzednio tego mówiłem, że będzie w 30 działać, ale jednak zmieniłem zdanie, bo w 60 będzie fajnie to wyglądało. Nie będzie was tak zanudzać aż. O, mogę przejść. No, dobra. Dobra, dwóch zębiaków pokonamy. O, patrzcie. Duża torba turystyczna. To, czego szukaliśmy. Torebka. Mogę nawet torebkę nosić. Może z torebką będę chodził. Dobra, to przestań używać tutaj. To jest duża torba turystyczna, torebka. Dużą torbę będziemy nosić. Będziemy dużo bardzo zbierać. Bluzna, spódnica, spódnica. Nie, spódnica nie. Sfimpo. Tak dawno cię widziałem. Załóż na plecy. Dobra. Nie mamy otwieracza do puszek, więc będzie być ciężko. Prześcieradło weźmiemy. Bezrękawnik też weźmiemy i założę od razu. Dobra. Wiesz? A burzę schowamy. Wiem, że jak się chowa do torby, to się zmniejsza akurat udźwig. To jest akurat dobra cecha. Schowajmy coś w podpuszce. Ucieka. I teraz trochę po cichu będziemy chodzić. Czy nic nie ma, jest krew na ścianie. Powiedz, napiszcie mi, czy po prostu mam przybliżać. Jak jest panurakiem, to będę czytał często czas pisma i może się denerwować kobietę. Kobietka niestety. Ser w plasterkach. O, będę mógł zrobić kanapkę. Zrób burgera z głowy kapusty. Zrób kanapkę z głowy kapusty. Zrób burgera 10. Nie wiem, o co chodzi z tym 10. Zrobię sobie takie burgery i po prostu będę miał. Widzicie, i na przykład kanapka głód, znudzenie, przygnębienie nawet miesza. Muszę picie. Picie jest tutaj. Czajnik. Przydałby się czajnik. Ale weźmiemy ten czajnik oczywiście do torby. W torbie mam aż 220, wow, bardzo dużo. Akurat idealna rzecz na poszukiwanie rzeczy. Mydło, prześcieradło. Czy mógłbym rozerwać teraz to prześcieradło i by to miał mniejszy... Wow, pistolet i papierosy. To jest coś fajniejszego. Dobra, pistolet oczywiście bierzemy. Papierosów nie, nie będziemy palić. Skarpetki, nie wiem po co skarpetki, może potem będzie można zakładać. To nie jest piętrowy dom, nie, to nie jest piętrowy dom. I tu jest wyjście. Mamy agorafobię, czyli boimy się na przestrzeni otwartej, musimy wchodzić do zamknięcia po prostu. A tu już widzę, że ktoś leży. Chyba nie zabiłem. I piszą właśnie, że gracze mogą widzieć ludzi, którzy zabili już zombie, ale poszli sobie dalej. Może być ciekawe. Bo może tam jest do myślenia, czy tutaj ktoś był przede mną. Zapałki. Zapałki weźmiemy. Garnek. Bierzemy garnek. Łyżka. Weź jedną. Wszystko będę sobie do torby na tym razie. Ser w plasterkach. Jeszcze zostało trochę seru. Sera, seru. Cię przesytwowałem. Lodówka. Groszek. Po grochówce można dostać się z tego rozwania. To ja to wiem. Teraz co? Gwoździe łom. Ale nam się trafiło. Więc to chowamy tutaj. K
Kanapka. Kanapkę może zjemy. Dwa burgery schowam. O kurde! O Boże! O Boże, święta, ale się przeraziłem. Słyszałem taki zombiakały głos nagle. Och, ale dużo krwi. Coś mam? Nie, nic nie mam. No to dobrze. Znaczy tu ekstra wchodzi na pewno, to jest wydane. Dłużej trzeba to wszystko pijać, wszystko robić. Ale to jest fajne, będziemy długą serię mieć bardzo. Jeszcze raz się napiję. Zamknąć, żeby mogę dostać agrofobii. Może agrofobii. I będę zombiaki ściągał na siebie. Tutaj nic nie ma, nic nie ma. Pasta do zębów, pęseta. Pęsetę weźmiemy. Pęseta nam się przyda. Bo pęsetą będzie można sobie wyjmować jakieś kawałki szkła, coś w tym stylu. Bardzo przydatne. Bluza i kij baseballowy, pasek. Kij baseballowy bym mógł wziąć. Lub luzyczny. Zasłony zdejmę. Jeszcze prześcieradło to jest, tak? A no to sobie przeróbmy prześcieradło na materiał. Niech wrzucę te 8 materiałów. Nie będziemy się przy sobie tak ciągle. To był nawet taki fajny domek do ochrony przed wszystkim. Tylko... Właśnie pytanie, czy by tutaj zombie nie wchodziły. Łazienka, dobra, panceta. Nawet piszę tutaj, w celu użycia kliknij prawie przez myszki. Czyli tutaj, prawie przez myszki bym musiał wcisnąć. Powoli się zbliżamy do końca odcinka, ale zapomniałem, gdzie, którędy już szedłem. Cały ja. Tutaj. Przebiegamy jak najszybciej, żeby nasza postać nie dostała wielkiej pomyłki. Czyli sam jak najpierw wchodzimy przez okno. Ociera. Ciekawe, czy łomem da się wyważyć drzwi. Wiem, że można znaleźć klucz. Albo nawet może skraftować klucz, to w ogóle by było super. Wiem, że można zniszczyć drzwi i zabrać sobie zamek, albo zawiasy. Wszystkie ten, to wybijamy. Dobra. Czy mi się zdaje, czy postać... Tak, no postać jest trochę podurawiona, jakby zombie. Ją zabity zombiak. Przejmiem. Oczywiście znowu jest to wielkie bicie serca. Trafiliśmy do jakiegoś domu bogacza chyba, bo pianina ma. Kij golfowy nie bierzemy. Spódnicy też nie. Kurde. Zawsze sprawdzę. Dobra, będę teraz sprawdzał wszystkie pomieszczenia zanim wejdę. Jeszcze prawie przejechałem. Plecak. Mógł wziąć plecak. Miał bardzo więcej pomieszczenia. Podstawy gotowane. O, to się przyda. Bardzo się przyda. Będziemy gotować, to będzie trzeba się pouczyć. Wybielaczów nie bierzemy. Wybielaczów się nie nosi. Nie wiem czemu. Znaczy, no, nie nosi, Boże. Ja nie będę nosił. Jak będzie potrzebny, to wtedy. Teraz jemy ten self plaster tak cały. Jesteśmy na jedzeniu. A też i przestraszeniem, czyli... Boże, źle, że nie wziąłem tych papierosów. Uj. Poczekajcie. Tutaj dźwięki są.
Okej. Okay. Sądzę, że jest ekran, muszę sprawdzić. Dobra, przepraszam za takie rzeczy, ale... Dobra. Wyższa sfera wzywa, więc... Tu jest kuchnia właśnie, kuchnia szukamy. Masło, o super, masło. Napój. Pomarańcz może zjem. Się nie wiem, czy jak zjadam pomarańcz, czy zjadam ją ze skórką, to jest... To się dla mnie zagadka. Czerwone wino, o. Wypijmy całość. Kawa, drut, małe ciasto. Później po prostu kubek też. Już kuchenie bardzo się przyda. Płatki śniadaniowe. Zupa w puszce. Miski. Będziemy zbierać takie wszystkie rzeczy potrzebne do przeżycia. Pytanie też się przyda. Przepraszam, ale coś mi na dole leży. Łóżka. Nie mam widelca. Kurde, nie mam widelca. Może tam jest widelec, może ja przeoczyłem widelec. Lata, bierzemy. I zakładamy ją od razu. Znaczy wiem, że można zdjąć sobie. Przepraszam, ale coś nie chce działać. Ja będę na razie z wami żegnał. Więc kolejną serię dokończymy następnym razem. I sądzę, że się podobało. Będę musiał zmienić swój ciuszek. Jeszcze pójdę tylko naleję sobie wody do butelki. Już nie mogę. A, czyli nie mogę. No to muszę butelkę wrócić. To do zobaczyska, ludzie, i miłej zabawy w oglądaniu.